A więc hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Szymonacie, witam was w kolejnym odcinku, już drugim z najgorszej gry o skokach, która wcale nie okazała się taka najgorsza, bo była dosyć grywalna. No pod względem sterowania może nie aż taka świetna. Dzisiaj przetestujemy sobie tryb online i zobaczymy, czy on w ogóle działa. Mamy tutaj wielki przycisk play online, nie ma nawet gry offline, w sensie nie ma żadnych chyba zawodów. Jest play online i informacje World Cup with 10 competitions in Random Hills. 10 zawodów na randomowych skoczniach, to jest całkiem spoko. Update ratingu, tu jest jakiś rating, after each competition and gives World Cup trophies, czyli update ratingu, coś jak w DSJ-cie, po każdym konkursie. Oraz możemy dostać World Cup trophies, czyli jakieś trofea World Cupowe. Wejdźmy. Nie grałem w to jeszcze online, naprawdę nie wchodziłem. Pierwszy raz to klikam. Okej, okay. Choose a username, żeby nie było. Zdradza, nazwę się Rzym. Lil Rzym. Lil Rzym to musi być moja nazwa. Select nationality. O, są wszystkie narodowości, no to wiadomo, co Rzym wybierze. Czemu? Czemu Sri Lanka jest pod Liechtensteinem? Czemu Sri Lanka jest na L? W sensie, czy oni Lanka liczą jako... Nawet nie, bo L i E... Nieważne, ale wiadomo. Register. Checking if available. Username not accepted. Fantastycznie, dostałem odpowiedź od serwera. Username not accepted. Fantastycznie, no to musimy sobie zmienić jednak. Nazwijmy się Rzym po prostu. O kurde, mamy open servers. World Cup, coming soon, King of the Hill, król skoczni, longest standing. Dobra, chodźmy na World Cup. Czy ktoś w to w ogóle gra? Chodźmy na World Cup, naprawdę jestem ciekawy tego, czy to w ogóle działa. No... Loading to jest dłuższy chyba niż rockstarowe serwery, jak dołączają do GTA Online. Connection mam na 4, to jest chyba maksymalne z tego, no dobre mam połączenie. Sprawdźmy. Ja coś czuję, że ten online się nam nie załaduje. Co tu mamy? Public, friend, send chat. A jak ja mam teraz z tego wyjść? No to się będzie wczytywać pół godziny. Super. World Cup. No pisało, że nie ma serwerów w teorii, ale... No chciałbym... Jest! Jest! Patrzcie, jestem! Jestem! K200. Minus je... Rzym, dobra, jestem sam, nikt w to nie gra. 1000 rating. Kurde! Dobra, mamy 10 sekund. A jakie to jest fajne, wiatr jest w plecy, niestety. Dobra, ja sobie już przygotowuję rączki na przyciski. Skaczemy. O Jezu, co jest? Co się stało? Sędziowie. Od 17,5 do 9... Ależ, nie zdążyłem nic. Nie ma kwalifikacji. I nie ma zaokrąglania punktów. W sensie są, nie ma zaokrąglania punktów do części dziesiętnych, są do setnych. No to słabe akurat. Dobra, Rzym dziu czekać. Dobra, w tej grze działa online. To, że... O kurde, jak pasywnie. I... Fuuu. Z takim wiatrem to ja jeszcze nie skakałem. Dobra, gram w to sam. K90. No nie, minus 4 w plecy, no halo. To jest minus 4 w plecy. Ej, ta grafika... Wygląda całkiem ładnie. To... Dobra. 57,5 metra. Nie, to nie jest dobre. W sensie ta grafika nie wygląda aż tak najgorzej. W treningu wygląda gorzej. To dużo gorzej. Dobra i... O Jezu, jak pasywnie. Ej, online działa. Szczerze, jakby ktoś chciał w to grać online, to ma pusty serwer. No chyba, że ktoś ze mną by chciał kiedyś zagrać, może jakiś film z kimś z tego nagrać. No w ogóle by było abstrakcyjne, żeby nagrać z kimś film z tego, bo nikt w to nie gra z tego co widzę. O nie, znowu K90 i znowu... No co jest z tym wiatrem w plecy? Halo! O! To był szybki skok. To się nazywa gra o skokach, a nie jakiś DSJ. Widzicie? Zmniejszyłem sobie trochę DPI, zmniejszyłem, uwaga.
bo z tym wiatrem skakało się średnio, jak wieje 3,5 w plecy, to się skacze średnio. Na tej skoczni nie skakałem ogólnie. O, lecę coraz bardziej. O halo, no co ja, skaczę po 76 metrów. K90, no i znowu wiatr w plecy, no weźcie wy. Ale ta grafika turniejowa wygląda kompletnie inaczej. O kurde! O kurde! Tak! Skoczyłem za punkt K! Aha, 369. Super. Super. Dobra, może tu jakiś rekordzik by wyobraźcie, że fajnie by było walnąć jakiś rekord świata. O kurde, ale agresyw. O nie. To nie był dobry skok. Ale jest dobrze. Fajnie, że te serwery działają. Grafika, no, jakościowo, nawet ten przycisk jump button jest, no... To nie wygląda jak... Czcionka to jest pewnie typ, widać, że typowy Arial albo jakaś dostępna w Wordzie czy innych programach. No i rozpikselowane przyciski, no nie. O, dobra, to jest, nie patrzyłem jaka skocznia, ale mamy 4 metry w plecy, panowie. No i panie, jeżeli mnie jakaś pani ogląda. No 4 metry w plecy to nie jest jakieś warunki, na które bardzo liczyłem. W ogóle strasznie wysokie noty łączne, 183 punkty za skok ledwo 127 metrów na skoczni K200 to jest chyba, więc noty są straszliwie wysokie, overallowe noty oczywiście. O kurde i... to był twardy upadek. Jezu, patrzcie, mamy wiatr 3,9 pod narty. Dobra, to muszę tu coś skoczyć, nie wiem jak, to jest chyba K120. O Jezu, jak mnie do góry wyniosło, nie! Nie ogarnąłem lotu! Jaka to jest skocz... O nie! Wywaliło mnie! K200, czyli to jest ta fajna skocznia, tylko no wiatr w plecy, 1,6. Dobra. Fajnie było coś tu ustać. I ustabilizowałem lekko pozycję, jest! Nie najgorzej! No K200 i znowu minus 1,7. Co jest z tym wiatrem nie tak? No halo. Nie podoba mi się ten wiatr. Ale pasywnie. Serio, to jest jak fizyka z Open Ski Jumpa. Też taka lekko walnięta, że no wiadomo, to nie są najlepsze graficznie, znaczy fizycznie gry. No w moim odczuciu to nie jest jakieś świetne gra fizycznie. Ale w sumie... Najgorsze to tu jakieś nie jest. O kurde. Teraz za to agresywnie, żem poszedł. Dobra, mamy wiatr pod narty. 1,7. Trzeba to skoczyć. Żółta koszulka jest nawet lidera. Chyba. Fantastycznie! Drugi skok. Lecimy. Dobra. Nie wiem, czy ja... O kurde, telemark! No nie... No wywaliłem telemark! No jak to? No to ledwo był punkt K, ja wywaliłem telemark, no nie... Dobra. Minus 3,9, fantastyczny wiaterek. Fantastycznie! Już czuję te piękne, dalekie loty. No, z tym się nawet skoczyć nie da. To było akurat chyba niezłe wybicie. Znaczy, w miarę stabilnie w lodzie leciałem. Dobra. Mamy 2,6 pod narty. Mamy 2,5 pod narty. 2,4. 2,3. Ej, ten wiatr się zmienia jednak. Myślałem, że on jest stały w miejscu. Na treningu chyba nie zmienił się jakoś diametralnie. Ale... I... No kurde, nie wiem czemu on leci raz strasznie pasywnie, raz strasznie agresywnie. Gdy ja dosłownie robię myszką to samo, czyli swajpuję w bok, a potem góra-dół i no nie zmieniam nic. Może to jest ten błąd w sterowaniu. A jak nie, to już naprawdę nie wiem czemu ludzie tak tą grę jadą. Bo skacze się przyzwoicie, okej? W sensie, jakbym chciał coś z kimś nagrać z tej gry w online'ie, to nie jest taki głupi pomysł, żeby nagrać tą grę online'a. Mamy teraz K200, znowu wiatr, ale teraz tylni. Tu jest tylko przedni i tylni, nie ma bocznych wiatrów chyba. No i patrzcie, teraz skoczę dalej niż jak skakałem z wiatrem pod narty. O, to był... to jest mój rekord życiowy.
Ej, nawet naprawdę, nagrać tu coś. No i znowu mnie wywaliło z online'a. Dobra, misie, ja myślę, że to już wystarczy na dzisiaj. Bo... no kurde, no gra wywala z online'a, ale jeżeli by chcieć coś spróbować nagrać jeden na jeden z kimś w tą grę, to nie jest taki głupi pomysł, by kupić kogoś do ściągnięcia tego i zagrania w to, więc ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę. Mam nadzieję, że taki format wam się podoba, gierek ogólnie mobilnych. A tymczasem ja już was zapraszam do wyjścia z tego filmu. Nie no, siemanko, siema.